Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak uzyskać w After Effects efekt 3D mappingu. Nauczę Was dwóch technik, które przydają się w zależności od tego, jak wygląda Wasze zdjęcie. Po pierwsze, tworzymy kompozycję. Do kompozycji tej dodajemy kamerę. Jeżeli wiecie, z jaką ogniskową zostało zrobione zdjęcie, koniecznie wpiszcie tę wartość tutaj. Natomiast jeżeli nie wiecie tego, będziecie musieli dojść do tego eksperymentalnie, ale nie jest to trudne. Ja na szczęście wiem, jaka jest ogniskowa, jest to 14 mm. Ustawiamy nasze zdjęcie w przestrzeni 3D oraz parentujemy je do kamery. W tym momencie naszym zadaniem jest odtworzenie w przestrzeni 3D wszystkich płaszczyzn, które tutaj widzimy, łącznie z tą na końcu. W tym celu importujemy nowego solida. Koniecznie musi być on biały o rozsądnych rozmiarach. Dodajemy go do naszej kompozycji. Oczywiście odhaczamy mu opcję, znajduje się w przestrzeni trójwymiarowej. I ponieważ zaczynamy od podłogi, ustawiamy go, orientujemy go oczywiście poziomo. Tutaj jest nasz solid, który wygląda mało reprezentatywnie, dlatego nałóżmy na niego efekt grid, dzięki czemu będzie nam łatwiej nim operować w przestrzeni. Również ułatwi nam pracę, jeżeli wejdziemy w przezroczystość, guzikiem T rozwijamy, przezroczystość naszego zdjęcia, żeby nie zasłaniało nam naszych płaszczyzn i ustawmy mu krycie 90 stopni albo 85, będzie lepiej widać. Tutaj napotykamy na pierwszy problem. Linie zbieżności perspektywy naszego grida nie są zgodne z liniami perspektywy zbieżności naszego zdjęcia. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że nasza kamera jest lekko obrócona. I to właśnie w tym miejscu przyda nam się fakt, że podłączyliśmy nasze zdjęcie do kamery, ponieważ obracając w tym momencie kamerą nie będziemy bacać zdjęcia, ale będziemy widzieć, że wędruje nasz grid, który mimo to pozostanie cały czas ustawiony pod kątem 90 stopni, dzięki czemu będzie łatwiej nim manipulować w przestrzeni 3D. Najpierw ustawmy może sobie zbieżność boczną, lewo-prawo. Co wygląda nieźle. Tak. Ale też nasza kamera chyba jest lekko pochylona w pionie. To wygląda dosyć nieźle. Lepiej. Te ustawienia nie muszą być bardzo precyzyjne, ale im lepiej je zrobicie, tym lepiej dla Waszego mappingu. Teraz możemy sprawdzić sobie, czy wszystko się zgadza, przesuwając sobie naszą płaszczyznę w kłąb. Wygląda na to, że linie się całkiem nieźle pokrywają. Zastanawiam się jeszcze, czy zdjęcie nie jest lekko przekrzywione względem osi optycznej obiektywu. Na to wygląda. Ok. Jak widzicie, do tego trzeba dojść eksperymentalnie. Każde zdjęcie jest inne. Musicie po prostu do tego dojść sami odrobiną kombinowania. Nasz grid teraz nie pokrywa się powierzchnią z podłogą, dlatego zwęzimy go sobie. Lekko przesuniemy w przestrzeni, żeby wszystko się zgadzało. Ok. I wydłużymy tak, żeby doszedł nam aż do końca naszego korytarza. OK. Pocieszę Was, że najtrudniejsza robota jest już za nami. W 3D mappingu warto nazywać sobie poszczególne warstwy, ponieważ bardzo łatwo jest się w nim później pogubić. Ponieważ sufit jest zazwyczaj równoległy do podłogi, możemy sobie duplikować podłogę, zmienić jej nazwę
i przesunąć do góry, tak żeby linie nam się znów pokryły. OK. Kolejna rzecz to ściany. Oczywiście ściana ma inną orientację, dlatego musimy obrócić naszego grida. Tutaj przyjdzie nam z pomocą widok górny naszej kompozycji. Okazuje się, że nasz grid, ten obecny, znajduje się we wnętrzu naszej kompozycji. Dlatego przesuwamy go tak, żeby tylko lekko zachodził na kompozycję. Na pozostałe solidy. I tu również przyda nam się widok od frontu, żeby sprawdzić jego wysokość. Oczywiście znajduje się za wysoko, dlatego korygujemy jego położenie względem solidu sufitu i podłogi. Tu również mamy kłopot z jego rozmiarem. Nie ta wartość. Tutaj. Ten solid może być nieco większy i wychodzić poza wcześniej ustanowione, ale nie będzie to stanowiło żadnego kłopotu. Również sobie go duplikujemy i robimy z niego prawą ścianę. Oczywiście zmieniamy nazwę. I ostatnią płaszczyzną, której potrzebujemy, wracamy do widoku kamery, jest... O, wygląda to całkiem nieźle. Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest ściana ta na końcu. Importujemy raz jeszcze sobie solida, dodajemy mu 3D, wrzucamy efekt grid dla łatwiejszej pracy i korzystając ponownie z widoku z góry, przesuwamy go sobie na koniec korytarza. I również może on sobie wychodzić poza krawędzie wcześniejszych solidów, nie ma problemu. Ważne, żeby nie był mniejszy. OK, co uzyskaliśmy? Uzyskaliśmy teraz trójwymiarową reprezentację naszego korytarza, ale jeszcze to nie wystarcza, ponieważ białe ściany, które tu widzimy, to nie wszystko. Co robimy w następnej kolejności? Nasze zdjęcie musimy zamienić na rodzaj pozytywu, przez który przepuścimy światło, które będzie nam rzutowało obraz ze zdjęcia na nasze płaszczyzny w przestrzeni 3D. W tym celu najpierw musimy naszemu projektorowi zamontować żarówkę. Wybieramy light. Użyjemy światła typu spot, koniecznie koloru białego, o jasności 100%. Kąt świecenia może być mniejszy, ale 180 stopni jest zawsze bezpieczny, bez żadnego zmiękczania. Ważne jest, żeby wyłączyć light fall-off, ponieważ ta rzecz powoduje zanikanie światła wraz z odległością, czego nie chcemy. Światło musi koniecznie rzutować nam cienie o gęstości 100% i cienie, które nie będą rozmyte, tego to jest 0 pikseli. OK. Przechodzimy do pozycji kamery. Kopiujemy naszą pozycję i wracamy do światła i wklejamy naszą pozycję. Tą samą rzecz zrobimy ze zdjęciem, ale najpierw w pierwszej kolejności musimy odhaczyć naszego parenta. To jest bardzo ważne. I w pozycji wklejamy pozycję naszego zdjęcia. W tym momencie nam zniknęło ono oczywiście z widoku, ale zaraz o to zadbamy. Wracamy sobie do widoku top. Tu mamy nasze zdjęcie. Odsuwamy je od kamery na taką odległość, żeby nie przecinało się ono, to zdjęcie jeszcze z naszymi ścianami, ponieważ tam te ściany zwyczajnie je zasłonią. OK. Koniecznie korzystajcie ze strzałek przesuwania, a nie z wartości pozycji, ponieważ funkcjonują one w inny sposób. Wracamy do kamery. Mamy tutaj zdjęcie, jest ono powiększone, ponieważ znajduje się bliżej kamery. Dlatego musimy je koniecznie przeskalować do wielkości frustrum, czyli pola widzenia naszej kamery. Im dokładnie to zrobicie, tym lepiej.
Ok, jednak wciąż widzimy nasze zdjęcie, a nie rzutowany przez nie obraz. W tym celu, korzystając ze skrótu AA, przechodzimy do ustawień materiału naszego zdjęcia. Projekcja, tak ją nazwiemy. Teraz tak, nasze zdjęcie musi rzutować cień, a w zasadzie wyłącznie cień. Po drugie, musi być 100% transparentne dla światła. Nie musi akceptować cieni ani świateł. W tym momencie nic nie widzimy, ale kiedy wyłączymy efekt grid, zaczną nam pojawiać się wszystkie ściany po kolei. Ok. Pewną wadą naszego efektu w tym momencie jest fakt, że co prawda nasze światło nie ma ustawionego efektu opadania, ale wraz z zwracającym kątem widzimy jego odbicia coraz mniej. Dlatego również korzystając ze skrótu AA wchodzimy w ustawienia materiału i wyłączamy kompletnie zdolność akceptowania świateł przez wszystkie z powierzchni. Voilà! Piękny efekt. Ok, teraz jako dowód, że nasz efekt funkcjonuje, przesunę kamerę. Oczywiście w tym momencie wychodzimy lekko poza krawędź naszego zdjęcia, ale wystarczy nam przybliżyć się w głąb i już problem znika. Z doświadczenia wiem, że animacja mappingu jest najbardziej efektowna wtedy, kiedy oprócz zmiany pozycji mamy również zmianę orientacji. Na tę stronę. Jesteśmy jeszcze za daleko. Ok, nasza krawędź zniknęła. I tutaj przesuniemy się wyraźnie w prawo, dość wyraźnie do góry. I spojrzymy może w dół. Chyba jeszcze musimy się przysunąć. Ok, żeby uniknąć krawędzi. I tak właśnie nasz mapping wygląda po zanimowaniu. Jest on nieco kulawy, ponieważ nie zadbaliśmy o detale takie jak futryny drzwi. Natomiast jeżeli byśmy zredukowali nieco ruch kamery, ten problem nie byłby tak bardzo widoczny, a efekt wyglądałby bardzo przyjemnie. Ok, obiecałem Wam jednak, że pokażę Wam dwie techniki, dlatego przechodzimy teraz do drugiej z nich. Ta technika przyda się nam w sytuacji, kiedy nasze zdjęcie nie zawiera prostopadłościennych obiektów, a obłe, takie na przykład właśnie jak ludzka twarz. W tym celu do naszego zdjęcia w Photoshopie dodajemy nową warstwę. Ustawiamy jej krycie około 70%, żeby nam się łatwiej pracowało. I naszym zadaniem jest stworzenie tak zwanej mapy głębi, czyli elementy zdjęcia, które znajdują się najdalej od nas, w tym wypadku jest to tło, powinny być oznaczone kolorem czarnym. Następnie nieco jaśniejszym szarym elementy nieco bliższe, takie jak na przykład tutaj ramiona. I im bliżej, tym mamy jaśniejsze obszary, aż do czubka nosa, który powinien być biały. Polecam Wam korzystanie z bardzo miękkiego pędzla, jednak w przypadku ostrych krawędzi, takich jak tutaj, kiedy mamy tło i obrys głowy naszego jegomościa, te krawędzie powinny być ostre. Pamiętajcie, im bliżej, tym jaśniej. Musicie w pewien sposób uruchomić tutaj swoją wyobraźnię i wykazać się nieco talentem rysowniczym. Ja go niestety nie posiadam, dlatego przygotowałem sobie już wcześniej maskę. Po namalowaniu wygląda ona w ten sposób. Tak jak mówiłem, tło jest czarne i im bliżej, tym skala szarości jest jaśniejsza, aż do łuków brwiowych i do nosu, który jest najjaśniejszy. Tak samo tutaj widzimy kaptur, który również jest nieco bliżej niż ramiona, co można sobie dosyć łatwo wyobrazić. Oba te pliki
importujemy do After Effectsa. Tworzymy nową kompozycję. Dokładamy do naszego zdjęcia naszą Z-mapę, czyli mapę głębi. Możemy wyłączyć jej widoczność. A następnie na nasze zdjęcie nakładamy efekt Displacement Map. Jako źródło naszego przesunięcia, naszej głębi, wybieramy oczywiście naszą mapę głębi, Z-map, oraz korzystamy z jej luminancji, czyli jasności. Teraz tymi dwiema wartościami możemy ustawiać moc efektu. Oczywiście, jeżeli przesadzimy, widzimy, że dzieją się te brzydkie rzeczy, nam się podwaja postać. Natomiast jest to oszustwo, które jeżeli korzystamy z niego z umiarem, daje bardzo przyjemne efekty. Spróbujmy wartość minus 20 na początku, w pionie może trochę mniej, minus 10. I na końcu animacji dajmy 20 i 10. Tak właśnie po zanimowaniu wygląda nasz jegomość. Efekt jest dosyć przyjemny, pomimo sporej niedokładności, z jaką stworzyłem naszą mapę głębi. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że efekty się podobały i czegoś się nauczyliście. Jeżeli chcecie nauczyć się czegoś więcej, zapraszam do przeglądania mojego kanału.